Witam serdecznie i zapraszam do zapoznania się z kolejnym moim filmem. Tym razem jest to szczególny przypadek, który jednak jest możliwy, a jego opanowanie czasem może, powiedzmy, albo zwiększyć Wam liczbę punktów na zaliczeniu, albo po prostu sprawić, że zadanie będzie jednak zaliczone i punkty w ogóle się pojawią na zaliczeniu ze strony wykładowcy ćwiczeniowca. Chciałam Wam omówić taki element jak w metodzie graficznej, szczególny przypadek, gdy zaznaczymy sobie już obszar rozwiązań dopuszczalnych. U nas na tym szczególnym przypadku mamy aż 5 punktów wierzchołkowych, które mogą nam dawać wartość optymalną. I żeby się dowiedzieć z zastosowaniem metody typowo graficznej, a nie metodą geometryczną, który z tych punktów 5 jest optymalny, to my musimy wyznaczyć po pierwsze współrzędne tych punktów wierzchołkowych. Jeżeli jesteśmy w stanie określić, tak jak tutaj z wykresu punkt A albo punkt E, odczytać jakie mają współrzędne x1, jak i x2, te dwa punkty, to jak najbardziej korzystamy z tego, nic tam nie komplikujemy sobie rzeczywistości przez jakieś tam rozwiązywanie układów równań, ale jeżeli mamy taki punkt B, który widać, że leży też na przecięciu kreski na poziomie 1000 ze strony x2 i kreski pionowej ze strony x1 takiego ograniczenia w wysokości 2000, no to współrzędne punktu B też jesteśmy bardzo łatwo w stanie określić. W pozostałych innych przypadkach, jak w przypadku punktu C lub D, sposób rozwiązywania musimy już zmienić. Wiemy, że na przykład punkt D leży na przecięciu, tu akurat może słabo to widać, ale drugiego ograniczenia kolorem czerwonym zaznaczonego i ograniczenia pierwszego, który jest tu zaznaczony kolorem granatowym. Na tym wykresie. Wówczas jakąkolwiek metodą rozwiązujemy układ równań, gdzie mamy pierwsze, jak i drugie ograniczenie, bo tu w tym miejscu krzyżują się one i tworzą nam punkt B. D, przepraszam, D jak Danuta. I w tym momencie jakąkolwiek metodą możemy osiągnąć wartości punktu D. Można też zgadywać, nie ma sprawy, ale jeżeli chcemy mieć większą pewność, że poprawnie wyznaczyliśmy, nie zostawiajmy to zgadywance, tylko najlepiej to samodzielnie określić. Jeżeli mamy wierzchołki określone tego obszaru tutaj rozwiązań dopuszczalnych, to my wówczas musimy określić wartości funkcji celu od tych poszczególnych punktów wierzchołkowych. Jeżeli współczynniki funkcji celu, które ja tutaj nie pokazuję, to jest 6 i 3, 6 i 3 w każdym przypadku, jak tu widzimy, i podstawimy współrzędne każdego z tych punktów A, B, C aż do D i E, to my możemy określić, że w przypadku, gdy nasza funkcja celu o współrzędnych 6 i 3 dążyła do maksymalizacji, to widzimy, że najwyższą wartość funkcji celu osiągamy na poziomie 18 tysięcy. Ale mamy szczególny przypadek, że dwa punkty dają nam dokładnie tą wartość 18 tysięcy. Jest to zarówno punkt C, jak i D, ma taką wartość funkcji celu. I co to nam daje? To, że oba punkty są optymalne, a więc istnieje możliwość, że dwa punkty, czy tam dwie kombinacje ilości x1 i x2 dają nam możliwie najwyższą, najbardziej interesującą nas wartość funkcji celu. Ale trzeba pamiętać o takim twierdzeniu, że każda wówczas kombinacja, która się znajduje między dwoma optymalnymi punktami w programowaniu liniowym, również daje nam rozwiązanie optymalne. Czyli każda kombinacja, która się znajduje, zobaczcie graficznie, między punktem C i D, również daje nam rozwiązanie optymalne. Każdy punkcik, dosłownie pomiędzy C i D i dokładnie na krańcach tego odcinka CD, daje nam wartość funkcji celu 18 tysięcy, a więc jest również optymalne. Więc wówczas musimy napisać prawidłową odpowiedź taką, że w przypadku produkcji to my musimy produkować każdą
czy można wybrać każdą liniową kombinację produkcji między 2000 sztuk wyrobu W1 oraz 2000 sztuk wyrobu W2. To jest jeden punkt tej kombinacji. A drugi punkt to jest 1500 sztuk wyrobu W1 i 3000 sztuk wyrobu W2, czyli powiedzmy gdzieś tutaj pomiędzy tymi punktami, i należy produkować każdą taką, można produkować, może tak by było poprawnie, można produkować każdą kombinację produkcji między 2000 a 2000, a 1500 a 3000, bo wówczas za każdym razem osiągniemy zysk na poziomie 18 tysięcy złotych. A więc pokazałem Wam, że nie zawsze w badaniach operacyjnych, a dokładnie w programowaniu liniowym, mamy tylko jeden punkt optymalny. Punktów optymalnych może być więcej. Ważne jest to, że każdy z nich daje dokładnie tą samą wartość funkcji celu, albo najwyższą, albo najniższą. Ja Was serdecznie zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. Wszystko jest dostępne na YouTubie, w posegregowanych listach, playlistach. Jeżeli chcecie się ze mną kontaktować, możecie wejść na stronę internetową zadania-projekty.pl. Możecie też pisać do mnie maila ze swoimi zadaniami na zadania-projekty@wp.pl. Gdybym miała możliwość, jak najbardziej się z Wami skontaktuję w sprawie Waszych zadań. Filmy oczywiście komentujcie, lajkujcie, korzystajcie z wszystkiego, co ja tutaj udostępniam. Jest za darmo, jest dla Was, korzystajcie. I pamiętajcie, że rozwiązanie pojedynczego jednego przykładu albo o zobaczenie jednego filmu, przykładowo na moim kanale, nie gwarantuje Wam w życiu zaliczenia, czy to kolokwium, czy egzaminu, tylko rozpoczęcie nauki. Pozdrawiam.